Po portalu wróciłem do Operation Flashpoint, do dodatku Resistance po raz kolejny z komentarzem nagrywanym po fakcie. Ten wideoporadnik był o wiele krótszy od pierwszego, od podstawki Operation Flashpoint. W każdym razie wrzucałem go przez wakacje. Był to czas, kiedy naprawdę nagrywanie wideoporadników szło mi bardzo szybko, gdyż był to czas właśnie po maturach. I jeszcze w trakcie matur, kiedy miałem czas wolny, tak? Więc miałem zapas. Wziąłem to z lipiec, kiedy wrzucam Operation Flashpoint, kiedy mam wolne przy okazji. Ja rozpocząłem wolne od nagrywania właśnie po nagraniu Resistance. No. Po Resistance przestałem nagrywać. Przez całe wakacje nic nie nagrywałem. I przez te wakacje, kiedy nic nie nagrywałem, naszła mnie ochota na stworzenie czegoś na czasie, czyli let's playów. Efektem tego był Bioshock. Jedna z moich ulubionych gier, która już była nagrywana w standardzie let's playowym, czyli komentarz na żywo, tak? I do tego, no cóż, Bioshock to jest bardziej let's play niż wideoporadnik. Już to mówiłem w jednym z filmów, bodajże na 100 tysięcy wyświetleń, że byłbym w stanie dzisiaj zagrać Bioshocka w o wiele lepszym stylu niż zrobiłem to w let's playu, który przy okazji również jest tandetny pod względem jakości. No. Jeszcze przed rozpoczęciem Bioshocka wrzuciłem pierwsze głosowanie, tak, którego potem żałowałem. W wyniku głosowania wygrał Call of Juarez. Chyba się wkopałem. Call of Juarez. Jednym głosem wygrało z trzecim Tiffem, tak? Call of Juarez, którego potem żałowałem, bo się tak cholernie frustrowałem. Przy nagrywaniu tego. Tak, był to po raz kolejny let's play, nie wideoporadnik. W każdym razie wtedy powiedziałem sobie nigdy więcej. Chyba wszyscy mają strzelby. A ty masz co? Po Call of Juarez w planach miałem Gears of War. Gears of War, tak? Tyle, że z Gears of War miałem taką akcję, że przeszedłem tą grę raz, potem zacząłem ją grać na insane'ie. I nie pamiętam, co się stało. Chyba komputer mi się zawiesił, gra się zawiesiła, czy coś w tym stylu. Po restarcie zginęły mi save'y, których nie byłem w stanie odtworzyć. No, na przykład życie. No. Na przykład życie. Więc nieco przesunął się powstanie wideoporadnika do Gears of War, gdyż musiałem przejść grę jeszcze raz, a potem jeszcze raz na najwyższym poziomie trudności, aby być pewny, że jestem w stanie przejść na najwyższym poziomie trudności. Potem musiałem od niej odpocząć. No. Więc w tym czasie powstała pierwsza niespodzianka, cholernie popularna niespodzianka, której nie spodziewałem się, że będzie taka popularna. Trzeci z moich let's play i ostatni z let's playów, Need for Speed Most Wanted, samochodówka bardzo popularna, tak? Jeśli chodzi o dzisiejsze standardy wyświetleń na mojego kanału. Bardzo cieszę się do dzisiaj z tego względu, dlatego jestem również skory nagrywać teraz kolejne samochodówki, takie jak Dirt 2 Grid, to jest Drive Unlimited, o których już mówiłem, o których zaraz wspomnę później. A więc Most Wanted jest dzisiaj najdłuższym wideoporadnikiem, jaki do tej pory stworzyłem, czy tam let's playem, tak? Bo zatytułowany let's play, więc nazwijmy Most Wanted, że to let's play. Najdłuższy to 80 części w standardzie 15-minutowym, tak? Far Cry 2 miał 84, ale tam był limit 10 minut. Po Most Wanted trzeba przyszedł czas na Gears of War, w którym nastąpił kolejny podwyższenie standardów. Pojawiła się jakość HD. Teraz mamy, tak, po pierwsze. Po drugie, naprawdę wróciliśmy do standardu wideoporadnika prawdziwego, już jest zatytułowany wideoporadnikiem. Pierwszy raz oznaczyłem swój film. A przede wszystkim nie pozwalamy, żeby jakiś. Oznaczyłem swój film Sierwojad przeskoczył. Znaczkiem 18+. Gears of War. Wideoporadnik Insane. Rozdział pierwszy. Akt pierwszy, rozdział szósty, mod. Wyszedł informacje na temat praw autorskich. Znowu jakaś durna firma przywaliła się do... bez sensu. Ciekawe, kto zgłosił. Zaraz sprawdzimy, kto zgłosił roszczenia. Nie ma, nikt nie pokazuje. Dobra, nieważne. Z prawami autorskimi jest totalnie. Teraz ponoć w Stanach przechodzi jakaś ustawa, że niby na temat praw autorskich taka, że ponoć wrzucanie tak
nie przeczytam. Czegoś takiego jak wideoporadniki czy let's play będzie nawet nielegalne, tak? Nie wiem, jak YouTube będzie egzystował wtedy, kiedy 90% filmów na nim powstających jest właśnie opartych o mniej więcej takie prawa, nie tylko chodzi mi o gry komputerowe, co o filmy i tak dalej. Nie wiem, jak YouTube będzie egzystował. Szybko sami się wygryzą, ich sprawa. Wracamy do historii. Po Gears of War, na poziomie Insane, nastąpił kolejny wideoporadnik w nowych standardach z kolejnym przemieszaniem standardów. Dark Messiah of Might and Magic, pierwsza gra w fantasy, w której nie strzelaliśmy. Bardzo przyjemna gra, bardzo mi się podoba. Wtedy właśnie był film rocznicowy w lutym 2000... To był luty już? Dopiero? Ha. Kiedy... 100 tysięcy wyświetleń? Super. Spodziewałem się, że to było tak niedawno w sumie. No, tak więc już zbliżamy się powoli do końca tej całej historii. Już większość świeżych widzów jest na bieżąco z tymi filmami. Tak więc po Dark Messiah of Might and Magic było Cryostasis, które było nagrywane w standardzie takim bardzo również technicznym. Było dużo bardzo technicznego komentarzu niż luzackiego. Każdy level trenowałem przed nagraniem, następnie nagrywałem, tak? Naprawdę podoba mi się zarówno gra Cryostasis, jak i ten wideoporadnik. Po Cryostasis zapowiedziałem takie gry jak Batman Arkham Asylum, Crysisa 2, a wziąłem się za nagrywanie Splinter Cell Double Agent, trzecie podejście do nagrywania tejże gry i w końcu się za to wziąłem, mimo iż nie zabrakło problemów. Kolejny wzrost standardów, tak? Zacząłem używać Audacity, aby pozbyć się szumów. Szumy jakie inne, takie bardziej metaliczne, cały czas są w tym, ale w końcu jest nieco czyściej. Dodatkowo zacząłem... Pierwsze dwa filmy mają napisy po angielsku, tak? Dla widzów zagranicznych, tak? I co tu dużo mówić? Ze względu na fakt, iż wpadłem na pomysł napisów trochę późno, nie chciało mi się ich tworzyć, tak miałem dodatkową... coraz mniej czasu, a... Tworzenie napisów do takiego 13-minutowego filmu to sporo czasu zajmuje, tak? Więc w końcu tylko dwa filmy mają, nie chce mi się tworzyć napisów do dalszych filmów. Może kiedyś, ale bardzo wątpię. Co tu po Double Agent jest? Call of Juarez Bound in Blood. Gra, która urzekła mnie już jeszcze w trakcie nagrywania. Nie przed nagrywaniem, kiedy pierwszy raz grałem, tylko w trakcie nagrywania, tak? No i to są właśnie dni bieżące. Po Call of Juarez już mamy Assassin's Creed'a. Skończyłem już 9 części Assassin's Creed'a i dzisiejszego dnia film z okazji tysięcy przesłanych filmów. No i tak oto prześledziliśmy historię. Mówiąc o tym, mamy wrażenie, że pieprzy i wszyscy zasnęli. Mam nadzieję, że montując to z jakimiś filmami w backgroundzie uda mi się to... Nie, będzie to nieco bardziej atrakcyjne. Teraz nieco na temat... O, wiem. I żeby było jeszcze ciekawiej, zrobię małą ciekawostkę pod tytułem Wielkich Niewypałów mojego kanału. Właśnie, pierwszy niewypał powiedziałem, czyli próba komentowania po angielsku w Hitmanie 4. Potem w lutym 2010 roku, kiedy miał się pojawić Splinter Cell Conviction początkowo, miało się pojawić demo, pomyślałem, iż zacznę nową inicjatywę pod tytułem Demo Test, której testowałbym dema różnych gier, komentując je, oceniając je i tak dalej. Projekt nie wypalił z dwóch względów. Po pierwsze, Conviction nie ukazało się w lutym, demo nie ukazało się na PC-tach. Po drugie, nie chciało mi się ściągać gry innej, to było Dark Void, jeśli się nie mylę. Po trzecie, wciąż miałem małe obiekcje na temat mojego głosu, a tym bardziej w wersji angielskiej, bo wciąż chciałem komentować po angielsku. No. I to tyle. Innym nie wypałem właśnie, wracając, był demo test, podejście numer 2, to było po Bioshocku, przed Bioshockiem, coś w tym stylu, jesienią. Kiedy naprawdę zaczął działać, nagrałem pierwszy odcinek. Było to demo gry Amnesia The Dark Descent, które nagrywałem na żywo po raz pierwszy o pierwszej w nocy. Tak? Nagrywałem już drugi odcinek z Metro 2033 i montując
tak, ten drugi odcinek, skumałem się, że w ferworze montażu Bioshocka usunąłem odcinek o amnezji. I cały projekt demotestu poszedł do kosza. Jeśli słysząc to, co teraz mówię, uważacie, iż taki projekt byłby czymś fajnym, dajcie znać, chętnie rozpocznę nową inicjatywę pod warunkiem, że będą jakieś normalne demo do testowania, tak? Bo coraz mniej ich wychodzi, gdyż twórcom przestaje się to opłacać. No, do innych wypałów należy właśnie dwa podejścia do Splinter Cell Double Agent i kilka wideoporadników, które miałem na nas stworzyć, a które nie stworzyłem. Stalker Team Chernobyla, którego jest pełno wśród let's playów, którym wszyscy żygają. Wspomniany Batman Arkham Asylum, w którego mam zamiar się w końcu wyposażyć. Crysis 2, w którego na razie nie mam zamiaru się wyposażać. I to tyle, patrząc na moje wideoporadniki. Tak, do kolejnych niewypałów mogę chyba zaliczyć już Dirt 2 Gilda. Bo zanim nauczę się porządnie grać w te gry na najwyższym poziomie trudności, mieli naprawdę sporo czasu, więc możecie się zbyt szybko tych gier nie spodziewać. No, Test Drive Unlimited też na razie nie należy do gier, które mam ochotę nagrać na razie. Pytacie, a co po Assassin's Creed? Już pojawiają się pytania. Ja już trenuję następną grę po Assassin's Creed. I trening ten związany jest nie tyle z przypomnieniem sobie tej gry i dopracowaniem techniki i grania, co problemem technicznym, gdyż gra ta ma 13 lat. Dobrze liczę? 10, 2, 1, 3. Tak, 13 lat ma ta gra. Nie powiem, co to za gra, spróbujcie zgadnąć. Gra, której styl leży u podstaw mojego kanału, że się tak wyrażę. 13-letnia gra, której styl leży u podstaw mojego kanału. Spróbujcie zgadnąć, co to za gra. Ja długo nie będę zamieszczał zapowiedzi do niej, gdyż nie wiem. Spróbujcie rozwikłać tą zagadkę. I to chyba tyle, co miałem do powiedzenia z okazji tej rocznicy. Chyba się nie zmieszczę w 15 minutach. Spójrzmy, co tu nagrywanie wyszło. 23 minuty. Chyba pęknę ze śmiechu. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie. A, przy okazji. W racji, i żeby ten film nie zaginął w ferworze nowych. Tygodniowa przerwa przesłania Assassin's Creed, a tak więc wracamy za tydzień 12 lipca. Dzięki za oglądanie. Na razie.